Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy odparły na jeźdźców w kierunku Dniepru. W ostatni dzień kalendarzowy bojownicy Sił Obronnych odparli wszystkie cztery ataki rosyjskich okupantów na nasze pozycje w kierunku Dniepru, Chersonia. O tym m.in. poinformowało Centrum Prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w porannej informacji operacyjnej opartej na wynikach poprzedniego dnia. Opublikowanej na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook, m.in. In. Z kolei siły obronne południowej Ukrainy na swoim kanale Telegram podały, że ostatniego dnia jesieni ukraińscy obrońcy zniszczyli pięć łodzi okupantów, najprawdopodobniej na Dnieprze. Ponadto 142 okupantów, 16 jednostek samochodów i pojazdów opancerzonych, trzy moździerze, dwie chałbice. Pięć bezzałogowych statków powietrznych typu Szachet 136, rozpoznawczy UAV Supercam, sześć motocykli, quad, wózek, zniszczono trzy stacje okopowe, broń elektroniczną, dwie kamery monitoringu i generator interwencyjny. Marines Sił Zbrojnych Ukrainy schwytali określonych okupantów. Marines Sił Zbrojnych Ukrainy schwytali na jednym z rejonów frontu dwóch starszych rosyjskich okupantów, powiedzmy o specyficznym wyglądzie. Kanał informacyjny Telegramu Supernowa podał dzisiaj te informacje w odniesieniu do ukraińskich obrońców: zabrali mutantów bez przebierania w słowach. Na nagraniu interwenienci z rękami związanymi przed sobą i otwartymi twarzami jeden stoi, drugi siedzi w jakimś pomieszczeniu. Dziękują ukraińskim żołnierzom piechoty morskiej za utrzymanie ich przy życiu. Z powodu niewyraźnej mowy nie słyszeliśmy dokładnie, która brygada Marines ich schwytała. Drony wysadziły rafinerię ropy naftowej w obwodzie rostowskim w Rosji. W nocy w pobliżu miasta kamensk Szachtyński... W obwodzie Rostowskim w Rosji doszło do pożaru zbiornika ropy po ataku dronów. Poinformowały o tym kanały rosyjskiego telegramu. Należy zauważyć, że doszło do masowego ataku dronów na obwód Rostowski, a obrona przeciwlotnicza działała. Naoczni świadkowie słyszeli eksplozje, po których w rejonie składu ropy pod kamieńskiem wybuchł silny pożar. Na miejscu lądowania płoną zbiorniki paliwa. Pojawiło się także wideo przedstawiające słup ognia. Tymczasem władze lokalne podają, że w północno-zachodniej części obwodu Rostowskiego 30 dronów zostało zniszczonych i stłumionych za pomocą walki radioelektronicznej. Wśród skutków ataku odnotowano jedynie uszkodzenie dachu pustego domu i uszkodzenie okna. Okupanci rozstrzelali czterech wziętych do niewoli żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Około godziny 14:00 rosyjscy okupanci w pobliżu wsi Petrivka w obwodzie Pokrowskim obwodu Donieckiego zastrzelili czterech kolejnych wziętych do niewoli żołnierzy sił obronnych. Departament Polityki Informacyjnej Prokuratury Obwodowej Doniecka ogłosił dzisiaj w swoich zasobach medialnych, w szczególności na oficjalnej stronie internetowej. Podczas natarcia wroga czterech żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy zostało zmuszonych do poddania się. Zaraz potem okupanci otworzyli do nich ogień z broni automatycznej. W rezolucji NATO wezwano do wyposażenia Ukrainy w potężne rakiety. Zgromadzenie parlamentarne NATO przyjęło uchwałę, w której w odrębnym punkcie wezwano członków sojuszu do dostarczenia Ukrainie rakiet średniego zasięgu. Odpowiednia decyzja została podjęta dzień wcześniej. Dokument zawiera wezwanie rządów i parlamentów państw członkowskich NATO do wzmocnienia sankcji wobec Rosji i Korei Północnej a także do zapewnienia Ukrainie wszelkich środków niezbędnych do samoobrony i odstraszania dalszej agresji, w tym rakiet średniego zasięgu. Szef stałej delegacji Rady Najwyższej do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, zastępca ludowy Sługi Narodu Jehor Czerniew, wyjaśnił, że chodzi o rakiety o zasięgu pięciu tysięcy kilometrów, które są w stanie uderzyć w strategiczną głębokość Federacja Rosyjska. Jako przykład podał amerykańskie rakiety Tomahawk delegacji ukraińskiej udało się przekonać zachodnich kolegów do poparcia mojej propozycji i uwzględnienia tego punktu w uchwale najbliższej sesji zgromadzenia. Ta decyzja jest pierwszym krokiem, który tworzy podstawę prawną i daje rządom państw członkowskich NATO powód do podjęcia odpowiedniej decyzji, napisał Czerniów na Facebooku. Przypomniał, że na ostatniej sesji Zgromadzenie Parlamentarne NATO z inicjatywy delegacji ukraińskiej wezwało do udzielenia naszemu państwu pozwolenia na uderzenie w głąb Rosji i tym samym, podkreślił poseł ludowy, podniósł tę kwestię na poziom polityczny. Mamy nadzieję, że i tym razem zapadnie pozytywna decyzja, podsumował Czerniów. Przypomnijmy, że The New York Times doniósł niedawno, że pakiet odstraszania nienuklearnego ogłoszony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w planie zwycięstwa przewiduje transfer rakiet Tomahawk na Ukrainę. Wysocy rangą urzędnicy amerykańscy powiedzieli o tym gazecie. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, polub film i skomentuj nowości w komentarzach. Zostań także naszymi sponsorami.